W imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Witam wszystkich bardzo serdecznie po raz kolejny w codzienniku biblijnym. Witam i pozdrawiam w piątek 6 maja. Na początek chciałbym przeczytać słowa haseł dzisiejszych, które zapisane są, pierwsze z nich w Księdze Kaznodziei Salomona w 12 rozdziale. Bóg bowiem odbędzie sąd nad każdym czynem, nad każdą rzeczą tajną, czy dobrą, czy złą. A święty Paweł w liście do Rzymian w 14 rozdziale tak pisze: każdy z nas za samego siebie zda sprawę Bogu, przeto nie osądzajmy już jedni drugich. W starożytnym Rzymie zamieszkiwali ludzie różnych ras, zamieszkiwali ludzie z różnych krajów, różnych narodów, różnych religii, różnych języków. Taką mozaikę ludzi różnego pochodzenia stanowił także ówczesny zbór chrześcijański w Rzymie. Ludzie ci wyzbyli się co prawda wierzeń pogańskich czy też religii żydowskiej i uchwycili się Jezusa Chrystusa, ale zachowali wiele dawnych zwyczajów, zachowali wiele poglądów, wiele dawnych upodobań. Jedni uważali, że mogą jeść wszystko, inni zaś jedli tylko warzywa. Jedni jedli każdy rodzaj mięsa, inni wystrzegali się wieprzowiny. Takich różnic było o wiele więcej. Byli chrześcijanie, którzy wyróżniali pewne dni tygodnia. Jedni święcili sobotę, inni niedzielę. W takiej sytuacji, przy takiej różnicy poglądów, różnicy zwyczajów, bardzo często dochodziło do tego, że jedni drugich osądzali, jedni drugimi pogardzali. Dochodziło do bardzo wielu podziałów. Tak było w starożytnym kościele chrześcijańskim w Rzymie. Ale tak jest niestety także i dzisiaj. Zamiast dzisiaj trzymać się razem, zamiast nawzajem się wspierać, jedni występują przeciwko drugim. Rodzi się poczucie własnej sprawiedliwości, rodzi się poczucie własnej wyższości. To sprawia, że rzeczy mało znaczące stają się naprawdę ważne, a sprawy marginesowe stawia się w centrum. Zapomina się o tym, co jest naprawdę ważne, co jest naprawdę istotne, co jest decydujące, to, co jest ponadczasowe. O tym się zapomina. O tym się zapomina. Ale o wiele szybciej dostrzegamy uchybienia i grzechy drugiego człowieka niż własne grzechy. Skłonni też jesteśmy do surowego, bezlitosnego osądu cudzych przewinień. Natomiast wobec siebie, wobec własnych przewinień stosujemy bardzo często taryfę ulgową. Zawsze mamy pod ręką jakieś wytłumaczenie czy usprawiedliwienie albo możliwość zrzucenia odpowiedzialności za własne grzechy, za własne winy na kogoś zupełnie innego. Ta skłonność do stosowania różnych kryteriów i sądów w stosunku do cudzych i do własnych słabości zaostrza się szczególnie w dobie duchowego i moralnego kryzysu. Jesteśmy gotowi obciążać winą za brak poszanowania prawa boskich i prawa ludzkich innych ludzi. To oni, nie ja, to oni przywłaszczają sobie cudzą własność, nie ja. To oni dają zły przykład dzieciom, nie ja. To oni myślą tylko o sobie, to oni garną do siebie. Wiele twardych słów
wypowiadamy pod adresem innych ludzi. A jednak od tych twardych sądów i wskazywania na zło wokół nas nic się nie zmienia. Jest tak, bo my wszyscy chcemy naprawiać innych i innym chcemy wytykać ich błędy. Każdy widzi grzech, niemoralność, ale w drugim człowieku nie dostrzega, że sam czyni bardzo podobnie. Osądzanie jednych przez drugich prowadzi tylko i wyłącznie do pogłębiania podziałów społecznych. A zmienić coś na lepsze można jedynie w ten sposób, że każdy z nas, każdy, zacznie dbać o własną moralność, zacznie dbać o poszanowanie przez siebie Bożych przykazań i ludzkiego prawa. Bo dość już jest krytyki pod adresem tych innych. Czas przyjrzeć się samemu sobie i całą energię skierować na pracę nad sobą, na ćwiczenie się w pobożności i prawości. Bo pamiętajmy o tym, co mówi dzisiaj do nas apostoł Paweł, że tak naprawdę to ostatecznie każdy sam za siebie będzie musiał zdać sprawę przed sądem i to Bożym sądem. Niech nam Bóg dzisiaj wszystkim błogosławi.